podsumowania był, gościem podsumowania dnia był Artur Wróblewski, amerykanista z uczelni Łazarskiego. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Nasz gość. Kolejny temat. Mamy kontrowersje dotyczące niedzielnego, czyli jutrzejszego, drugiego marszu żołnierzy wyklętych w Hajnówce. W studiu gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Jan Żaryn, historyk, redaktor naczelny w sieci historii, przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. No właśnie, jutro po raz drugi obóz narodowo-radykalny zamierza przemaszerować przez Hajnówkę, oddając hołd m.in. Romualdowi Rajsowi, pseudonim Bury. Kontrmanifestacją zapowiada Komitet Obrony Demokracji Region Podlaskie. I to właśnie oddawanie czci Buremu budzi na Podlasiu i chyba nie tylko na Podlasiu olbrzymie emocje. Dlaczego? Tak, rzeczywiście postać Burego wywołuje w tamtym regionie bardzo jednoznacznie negatywne emocje. Przypomnijmy, kim był Rajs Bury. Był żołnierzem, oficerem Wojska Polskiego Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego AK, uczestnikiem operacji Burza Ostra Brama. Udało mu się uniknąć aresztowania w obliczu najezdników nowych, czyli Sowietów. Znalazł się wkrótce w organizacji, która na terenach Białostoczyzny, Podlasia była bardzo silną, czyli Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. NZW było strukturą wojskową podlegającą politycznie Stronnictwu Narodowemu w podziemiu, które uznawało rząd Polski na uchodźstwie dalej po 1945 roku. I bez wątpienia Narodowe Zjednoczenie Wojskowe było tą formacją zbrojną, która walcząc z komunistami, traktując ich jako takich samych okupantów jak Niemcy, liczyli na interwencję zewnętrzną, zachodnią, liczyli na to, że Polska odzyska niepodległość. Bury w tych warunkach walki partyzanckiej operował na terenie szalenie trudnym, dlatego że terenie zdominowanym w części przynajmniej przez ludność białoruską, która już w 1939 roku miała możliwość opowiedzenia się po jednej bądź po drugiej stronie, gdy Sowieci wykazała się nielojalnością. I wykazała się daleko idącą nielojalnością. Te antypolskie postawy ludności białoruskiej zostały na pewno przez tych żołnierzy zapamiętane i oficerów. I wejście powtórne Sowietów w 1944 roku i potem przejście dalej frontu w stronę już tej tak zwanej Polski lubelskiej wyzwoliło wśród tychże Białorusinów wolę jednoznacznego opowiedzenia się po stronie komunizmu. Zdecydowana większość lokalnych działaczy PPR-u, UB, Milicji Obywatelskiej była pochodzenia białoruskiego, o czym też Bury musiał rzecz jasna wiedzieć. Są zresztą na to dowody, że wiedział, ponieważ ze swoimi oddziałami, a ten bezpośrednio przez niego w 1946 roku dowodzony, pod bronią było co najmniej 100 partyzantów, żołnierzy, oni wobec miejscowej ludności udawali oddział komunistyczny, KBW, tak żeby być, że tak powiem, bezpieczniejszym wobec ludności cywilnej, ponieważ obawiali się i słusznie donosicielstwa ze strony tychże właśnie cywilów na rzecz swoich zresztą kuzynów krewnych, czyli właśnie tych PPR-owców, milicjantów czy UBEK-ów. I kontrowersja dotyczy w dużej mierze tego, czy działania zbrojne, szczególnie ze stycznia, lutego 1946 roku, prowadzone przez Burego na tamtym terenie, bądź przez jego oddziały mu podlegające, ale nie akurat bezpośrednio przez niego dowodzone, dokonały odwetu, pacyfikacji, spalenia wsi, co najmniej jednej, z racji pochodzenia etnicznego ludzi, którzy tam mieszkali. Czyli kwestia odpowiedzialności zbiorowej. Odpowiedzialności zbiorowej, ale także z taką
narodowościową konotacją tejże zbrodni, czy też ta pacyfikacja wsi, która być może została nieprecyzyjnie zorganizowana przez oddział Burego. Chodzi konkretnie o to, iż wydał on rozkaz mieszkańcom wsi, że mają się skupić w jednej konkretnej chałupie, po czym ogłosił wszystkim mieszkańcom, że zostaną ich chałupy pozostałe spalone. I rzeczywiście oddział jego to zrobił. Ten odwet był brutalny, bo ekonomicznie zniszczył bez wątpienia te rodziny tam mieszkające, ale wszystko wskazuje na to, że Bur nie przewidział, iż część kobiet, dzieci nie posłucha tego rozkazu i będą się chronić w tych pozostałych chałupach, myśląc, że tam będzie im bezpiecznie, będą zabezpieczeni, nie słuchając rozkazu. No i dramat niewątpliwie polegał na tym, że Bury czy oddział Burego wykonał rozkaz, a został on wykonany, w wyniku którego zginęli także bez wątpienia ludzie niewinni, kobiety, dzieci. I pytanie tylko, czy było to zrobione celowo, czy była to zbrodnia, która nadal obciąża Burego, ale nie była zaplanowaną. I ten kontekst także narodowościowy jest istotny, ponieważ także IPN białostocki, także historycy, szczególnie pochodzenia białoruskiego, ale ewidentnie też historycy jak najbardziej kompetentni, tylko wrażliwsi, jak rozumiem, na sytuację mniejszości białoruskiej w Polsce, dowodzą, że zbrodnia Burego miała znamiona ludobójstwa. I to jest oczywiście do dyskusji i trzeba na ten temat dyskutować. Trzeba też jednak pamiętać i wiedzieć, żeby ta dyskusja była na jakiś poważny temat prowadzona, że w samym oddziale Burego także byli Białorusini. Ci, którzy brali udział w tym rzekomym akcie ludobójczym, byli Polakami, ale byli też Białorusinami, byli polskimi patriotami. To było powodem, dla którego oni byli w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. Ale o tym się nie mówi właściwie. To jest praktycznie temat, ponieważ, można powiedzieć, który umyka naszej dyskusji. Właściwie nie słychać o tym. Zgadza się, dlatego że on pasuje do pewnej konwencji rozmowy, która ma polegać na tym, że istnieją takie oddziały wśród żołnierzy wyklętych, które dokonywały zbrodni i zajmujmy się tylko nimi w kontekście ich rzekomej bądź prawdziwej dokonanej zbrodni i oczerniajmy w ten sposób całość zjawiska, jakim są żołnierze wyklęci. To schodkowe podchodzenie do tematu w imię zła, które się za tym kryje w intencjach, no, powoduje, że już na pierwszym piętrze tych schodów już znaczna część zideologizowanych przeciwników racjonalnej dyskusji gubi fakty, które są nie po drodze. W czerwcu 2005 roku IPN zakończył śledztwo dotyczące Burego. Prokurator uznał, że jest on winny zbrodniom przeciwko ludności popełnionym w celu wyniszczenia części obywateli polskich z powodu ich przynależności do białoruskiej grupy narodowościowej o wyznaniu prawosławnym. Czy pana zdaniem to w jakiś sposób zamyka w ogóle tą sprawę? Czy to będzie, czy coś się będzie dalej z tym działo? Jak to wygląda? Nic, co ludzkie, nie zamyka sprawy, dlatego że nasza świadomość historyczna, możliwość dalszego dowodzenia jest i musimy korzystać z tejże wiedzy. Prokuratura białostocka, moim zdaniem z punktu widzenia naukowego, oczywiście prokurator nie jest naukowcem, historykiem, popełniła znaczące błędy wynikające nie z tego, że nie znano faktów, tylko że prokurator ma takie prawo, nie pozostawił rzeczy na poziomie hipotez i hamletyzowania, tylko wydał werdykt jeden, mimo że dowody wskazują na równoległe werdykty dwa, co najmniej. Historyk by podał obydwa te werdykty. Na przykład niewątpliwie podczas procesu zeznający
Białorusini, ale komuniści jednocześnie, Burego obciążyli jednoznacznie, dowodząc, że była to zemsta właśnie z racji ich pochodzenia narodowościowego, ale także, jeżeli się wczytamy w protokoły, widać wyraźnie, że podkreślali, iż Bury zabijał ich rodziny ze względu na to, że byli komunistami, że nienawidził PPR-u, nienawidził komunistów i starał się w ten sposób dowodzić, że nie mają prawa oni funkcjonować na polskiej ziemi, bo są okupantami. Już w latach 90., kiedy w wolnej Polsce rehabilitowano Burego, także ludność pochodzenia białoruskiego zmieniała zeznania, uważając, że nie była to ludobójcza akcja, tylko właśnie odwet z powodów przynależności tejże ludności wiejskiej do rodzin komunistycznych. To nadal oczywiście nie rozwiązuje nam problemu, to znaczy niewątpliwie należy i trzeba stawiać pytania, czy w warunkach wojennych, a przypomnijmy, że oddział Burego traktował oczywiście ten czas i miejsce jako sytuacja wojenna, wolno tak daleko przesuwać tę granicę, za którą wojna sprawiedliwa przechodzi w wojnę niesprawiedliwą. I to jest pytanie, rzecz jasna, z dziedziny etyki i powinniśmy je zadawać. Krótko jeszcze chciałem pana zapytać, czy to nie pokazuje, że mamy w Polsce też problem z pewną jednością pamięci narodowej, że mamy pękniętą pamięć narodową. Ależ oczywiście, zanim nastąpił rozkwit PRL-owski, czyli czasy stalinowskie w pełni zapanowały i już do 1989 roku wypełniały w dużej mierze tę strukturę społeczną, w której dominantą była inteligencja będąca w dużej mierze beneficjentem komuny, wymordowano tak dużo ludzi, prawdziwych polskich patriotów, że ich głos już był nieobecny, zamieniony na tenże właśnie głos prokomunistyczny. I ta instalacja komunizmu w tym sensie do dzisiaj trwa, że bardzo wiele rodzin, bardzo wiele polskich rodzin pochodzenia polskiego nie umie się wyzwolić z faktu, że stali się wiodącą grupą społeczną w Polsce, także w związku z tym grupą inteligencką, dzięki temu, że istniał PRL. Oni są w jakiejś mierze zniewoleni tą niemożnością przeskoczenia faktu swojego umiejscowienia w strukturze społecznej i odnalezienia się razem z tą piękną polską inteligencją XIX wieku, pierwszej połowy XX, tą walczącą o niepodległą Polskę w 1914-15, w następnych latach. Oni nie mają nic wspólnego z tradycją Legionów Piłsudskiego, z tradycją działania Romana Dmowskiego i Komitetu Narodowego Polskiego, a powinni mieć. I stać ich na to intelektualnie, ale emocjonalnie nie. Gościem podsumowania dnia był profesor Jan Żaryn, historyk, redaktor naczelny w sieci historii, przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentarz. I ostatni dzisiaj temat. Znowu niespokojnie w Górskim Karabachu. Na granicy tego regionu zginęło kilku azerskich żołnierzy w starciach z Ormianami. Władze Azerbejdżanu i władze tego separatystycznego regionu wzajemnie się obarczają odpowiedzialnością za te wydarzenia. A przy telefonie Maciej Falkowski, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Konflikt zbrojny o Górski Karabach, ormiańską enklawę na terytorium Azerbejdżanu, wybuchł w 1988 roku. Starcia przerodziły się w wojnę między już niepodległymi Armenią a Azerbejdżanem. W 1994 roku podpisano zawieszenie broni. Nieuznawana przez świat, związana z Armenią, enklawa, choć ogłosiła secesję, formalnie pozostaje częścią Azerbejdżanu. Czy jest jakieś rozwiązanie, które mogłoby zadowolić obie strony konfliktu? No nie ma takiego rozwiązania, ponieważ żądania obu stron konfliktu wzajemnie się wykluczają. Azerbejdżan uznaje Karabach za swoje terytorium, natomiast strona ormiańska, czy też strony ormiańskie, bo mówimy tutaj o Armenii i o Karabachu, a trzeba jednak mówić o nich oddzielnie, oni uważają, że Karabach albo powinien być częścią Armenii, albo powinien być niepodległy.
padły, no i niestety nie ma tutaj pola do kompromisu. Jedynym wariantem, w którym jestem sobie w stanie wyobrazić rozwiązanie tego konfliktu, jest podobny wariant, z którym mieliśmy do czynienia niemal 100 lat temu, to znaczy kiedy po rewolucji w Rosji i po tym okresie, w tym krótkim okresie, kiedy Armenia i Azerbejdżan również były niepodległymi państwami i również zaczęły konflikt o Karabach, przyszła Rosja sowiecka i narzuciła obu stronom rozwiązanie. I dzisiaj niestety innego wariantu sobie nie wyobrażam pokoju. To znaczy narzucenia przez jakąś siłę zewnętrzną rozwiązania tego konfliktu, ponieważ obie strony nie są w stanie się między sobą porozumieć. Czy tą siłą ma być znowu Rosja, czy w ogóle tutaj pojawia się takie pytanie, czy Górski Karabach jest również przedmiotem gry innych krajów oprócz właśnie Rosji, może tu jest, wchodzi w grę Turcja, Iran, jak to wygląda? Czy to jest w ogóle problem, no można powiedzieć, szerszy, nie tylko problem Armenii i Azerbejdżanu? Tak, oczywiście Karabach jest problemem szerszym. Rosjanie mają tutaj, jeśli mówimy o zewnętrznych siłach, Rosjanie mają najwięcej do powiedzenia i od lat używają Karabachu jako takiego narzędzia do, można użyć takiego słowa, pacyfikowania Armenii i Azerbejdżanu, czyli utrzymywania ich w swojej strefie wpływu. I grają Karabachem, chcąc utrzymać oba kraje w swojej strefie wpływu. Jednak Rosjanie nie są jakby wszechmogący na Kaukazie. Gdyby mogli, to oni pewnie już dawno podyktowaliby własne warunki i zmusili obie strony do zawarcia pokoju na warunkach rosyjskich. Rosja jest najsilniejsza na Kaukazie, ale nie jest na tyle silna, żeby podyktować te warunki. Iran i Turcja, przede wszystkim Iran, grają oczywiście, Karabach też jest dla nich ważny, z tym, że Iran jakby znacznie więcej ma do powiedzenia, ponieważ Iran de facto graniczy z tym regionem i Iran boi się przede wszystkim umocnienia Azerbejdżanu. To jest trochę paradoks, bo Azerbejdżan jest krajem muzułmańskim, natomiast Armenia jest krajem chrześcijańskim i Iranowi znacznie bliższa jest pozycja Armenii niż Azerbejdżanu. Nie będę wchodził w omawianie stosunków azersko-irańskich, które są bardzo skomplikowane. Czyli tu religijny czynnik nie jest istotny? Nie, religijny czynnik nie. To jest właśnie czynnik geopolityczny. Iran nie chce wzmocnienia Azerbejdżanu, dlatego w ograniczony sposób wspiera stronę ormiańską. Natomiast w dzisiejszej sytuacji najważniejsza jest gra Rosji, bo wszystko na to wskazuje, że Rosja gra o Karabach w takim sensie, że chciałaby Karabach niejako przejąć kontrolę nad Karabachem. Istnieje tak zwany, no trochę półoficjalny plan Ławrowa, który zakłada dyslokację rosyjskich sił w Karabachu i zwrot części terytoriów okupowanych przez Ormian Azerbejdżanowi, bo pamiętajmy o tym, że Ormianie nie tylko kontrolują Karabach, ale też sporą część terytorium Azerbejdżanu dookoła Karabachu. I ten plan zakłada oddanie części terytorium Azerbejdżanowi, wprowadzenie rosyjskich sił pokojowych do Karabachu i przyznanie temu regionowi takiego tymczasowego statusu de facto pod protektoratem rosyjskim. Dla Rosji dlaczego to jest ważne? No, ponieważ Karabach leży w takim miejscu, a nie innym, to znaczy blisko Bliskiego Wschodu i to jest ważne dla Rosji. Musimy kończyć. Gościem podsumowania dnia był Maciej Falkowski, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A w dzisiejszym podsumowaniu dnia to już wszystko. Filip Memches, do usłyszenia. Reklama. Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro 40-calowy telewizor Samsung 33% taniej za 999 zł. A buty sportowe Kappa 40% taniej za 59 zł. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na MediaExpert.pl i odbierz za godzinę. Polskie Radio 24. Co nas łączy? Na pewno to, że jesteśmy na szarym końcu wszelkich list alfabetycznych. Poza tym nie zadowalamy się utartymi opiniami i banalnymi komentarzami. Jesteśmy zdeklarowanymi wrogami dziennikarstwa plemiennego. I to byłoby tyle. Reszta nas dzieli.
bo ja lubię zagłębiać się w każdy temat. A ja wolałbym poszerzać perspektywę i pokazywać kontekst. Na antenie będziemy szukać drugiego dna najważniejszych wydarzeń, którymi żyją Polska i świat. Prawdę mówiąc, wolałbym powiedzieć, że będziemy obalać schematy. Niech będzie moja strata. Ostatni raz się z tobą zgadzam. Dwaj panowie Z. Czyli Marek Zając i Dominik Zdort. W każdy wtorek o 21.33. Autopromocja. Jest 21. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Dziś się nie udało, następna szansa na medale w czwartek. Nasi skoczkowie na razie poza podium Mistrzostw Świata w Lahti. Kciuki trzyma za nich prezydent Duda. Woda wzbiera w polskich rzekach. IMGW ostrzega przed lokalnymi podtopieniami. 145 razy dziennie. Z taką częstotliwością trzęsła się w tym roku ziemia we Włoszech. Ewa Wasążnik, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda kibicuje polskim skoczkom narciarskim, którzy walczą o medale na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w fińskim Lahti. Dzisiaj rywalizowali na tak zwanej skoczni normalnej. Kamil Stoch zajął 4. miejsce, Maciej Kot 5., Dawid Kubacki 8., Piotr Żyła zajął 19. miejsce. Kibice liczyli jednak na więcej po tym, jak nasi skoczkowie w ostatnich konkursach stawali na podium. Podziękowania za walkę w Lahti dla Kamila Stocha i ekipy. Panowie, głowa do góry, medale są w zasięgu, trzymamy kciuki za kolejne konkursy, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. W czwartek skoczkowie będą walczyć o medale na dużej skoczni. Na Mazowszu nadal obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 3. stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że w związku z roztopami możliwe są lokalne podtopienia, ostrzega Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mogą się zdarzyć takie sytuacje, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, czyli zalane piwnice, podtopione pola czy podwórka. Tutaj strażacy na bieżąco pomagają i wypompowują wodę. Na szczęście poprawiła się pogoda, nie ma już tak silnego wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o wysokim stanie wód na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego. Apel pamięci przed pomnikiem pomordowanym i poległym na wschodzie oraz złożenie wieńców przy budynku mokotowskiego więzienia zakończyły dzisiejsze uroczystości rozpoczynające obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przed pomnikiem upamiętniającym ofiary komunistycznego terroru zgromadzili się weterani, przedstawiciele organizacji harcerskich i warszawiacy. Przyszli oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Ja jestem Polką i nie wyobrażałabym sobie, żeby tutaj nie przyjść. Historia, która pokazuje, że na krwawej, na ofierze ludzie oddawali swoje życie. Te uroczystości niosą nadzieję pewną, bo młodych ludzi trochę przybywa. Ja jestem pod wrażeniem właśnie, jak tutaj zobaczyłam osoby podobno z liceum w mundurach i dla mnie to jest wielkie takie świadectwo. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych trwają w Warszawie od rana. Zniczej kwiaty złożono m.in. na cmentarzu Brudnowskim przy kwaterze N45 oraz przed pomnikiem upamiętniającym więźniów politycznych straconych w latach 1944-56. Główne uroczystości są zaplanowane na 1 marca. W informacjach dnia teraz wieści z zagranicy. W niemieckim Heidelbergu 3 osoby zostały ranne po tym, jak kierowca wjechał samochodem na chodnik. Kierujący autem próbował uciekać, ale został postrzelony przez policję i trafił do szpitala. Doszło do tego w centrum miasta, na placu Bismarka. Na miejscu pracuje policja, która ustala okoliczności wypadku. Rzecznik miejscowej policji powiedział, że mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi stojących przed piekarnią. 3 osoby zostały ranne, jedna z nich ciężko. Według wstępnych ustaleń mężczyzna działał sam. Na razie nie są znane motywy jego działania. 19 grudnia zeszłego roku doszło do zamachu w Berlinie. Kierowca ukradzioną ciężarówką należącą do polskiego przewoźnika wjechał w bożonarodzeniowy jarmark. Zginęło wówczas 12 osób, w tym polski kierowca ciężarówki. System ochrony lwowskiego cmentarza Łyczakowskiego zostanie udoskonalony. Chodzi o to, aby zapobiec podobnym incydentom jak te w Hucie Pieniackiej czy w Bykowni pod Kijowem, gdzie pomniki były niszczone przez nieznanych sprawców.
Cmentarz Łyczakowski, częścią którego jest cmentarz Orląt, jest już teraz dobrze zabezpieczony dzięki systemowi kamer, ochronie oraz wolontariuszom, którzy strzegą go w nocy. Dyrektor cmentarza Michał Onahaj powiedział mi jednak, że planowany jest montaż kolejnych kamer. Oprócz tego, że będą kamery miejskie wzdłuż muru, to zwiększymy ich liczbę także na terytorium cmentarza. Na ochronę zwracamy większą uwagę. Inne cmentarze czy polskie groby w zachodniej części Ukrainy nie są jednak tak dobrze chronione. Gubernator obwodu lwowskiego, Ołek Syniutka, ma nadzieję, że także one będą lepiej zabezpieczone. Mamy dobry wzrost gospodarczy w obwodzie i wzrost wpływów do budżetów, więc znajdą się pieniądze na bezpieczeństwo. Część polskich cmentarzy i miejsc pamięci położonych jest z dala od zabudowań, często w lesie. Ich ochrona jest wyjątkowo trudna. Ze Lwowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ponad 53 tysiące wstrząsów sejsmicznych odnotowano w obszarze Włoch w ubiegłym roku. Jest to średnio około 145 dziennie. Dlatego Krajowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii, który o tym poinformował, mówi, że 2016 rok był rokiem straszliwym. Liczba wstrząsów sejsmicznych była w ubiegłym roku trzykrotnie wyższa niż w 2015, a rozpoczęły się one dopiero 24 sierpnia od trzęsienia ziemi w środkowych regionach kraju o magnitudzie 6 w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się w okolicach miasteczka Amatrice, które niemal całkowicie legło w gruzach. 30 października jeszcze silniej wstrząs o magnitudzie 6,5 nawiedził Umbrię, a szczególnie miasteczko Nursję, burząc bazylikę pod wezwaniem świętego Benedykta. Był to najsilniejszy wstrząs odnotowany we Włoszech od początku lat 80. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. W Polsce nadal zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, ale okresami również rozpogodzenia. We wschodniej połowie Polski oraz na wybrzeżu okresami przelotne opady śniegu, a wieczorem na północnym zachodzie lokalne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na wschodzie kraju do 4 na zachodzie. Wiatr silny i porywisty, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro 40-calowy telewizor Samsung 33% taniej za 999 zł. A buty sportowe Kawasaki 40% taniej za 59 zł. Pogodna, mocna i wytrzymała próba najcięższych, a jednocześnie delikatna, wrażliwa, bliska ludziom i zawsze zwrócona ku Bogu w modlitwie uwielbienia. Matko zapracowana i włączona w życie prostych ludzi, a jednocześnie sercem rozśpiewanym do głębi. O Maryjo Dziewico, codziennie trwam przed Tobą, prosząc, aby Twój obraz nie uchodził mi z oczu, z myśli, z serca. Jestem przy Tobie, abyś była przy mnie codziennie, przynaglając do życia według Słowa Bożego. Królowo Polski, Ciebie dał nam Bóg jako znak swojej miłości i swojej bliskości. Przez Ciebie otwierają się nam szerzej oczy serca, byśmy widzieli Boga przychodzącego w naszą codzienność, obecnego w naszym duchu, w naszym ciele, Boga żyjącego we wspólnocie braterskiej, rodzinnej i w każdym zgromadzeniu wielbiącym Jego imię. Dał nam Bóg Ciebie ku obronie czystego wzroku serca, które widzi Boga, i ku obronie umysłu, które widzi Stwórcę,
dał nam Bóg Ciebie, Królowo Polski, w tym jasnogórskim wizerunku ku obronie prawidłowego widzenia, poprawnego sądzenia, odpowiedzialnych wyborów. Maryjo, nasza Matko i Królowo, tylu pielgrzymów przybywa do sanktuarium, aby lepiej uczestniczyć w widzeniu Boga i Jego spraw. Stając do apelu, dołączamy do tych tysięcy ludzi, dla których stała się jasnogórska Pani cudowną obroną i zwiastunką tych cudownych dotknięć Boga, których tu doświadczyli. Oto jest orędzie z Jasnej Góry. Twoje orędzie, wnosić boski blask, nieść światło, nieść radość, pokój, miłość i nadzieję. Pani Jasnogórska, modlimy się za cały Kościół, Ojca Świętego Franciszka, za Episkopat Polski, za naszych księży biskupów, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, za księdza arcybiskupa Adama, metropolitę przemyskiego, za jego archidiecezję, za księdza biskupa Piotra z Radomia, za naszych kapłanów, alumnów, wszystkie osoby życia konsekrowanego, za misjonarzy, za wszystkich powołanych do służby Bożej. Prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Maryjo, polecamy Ci naszą ojczyznę, prezydenta, panią premier, wszystkich rządzących. Polecamy naszych rodaków żyjących na emigracji, radiosłuchaczy i telewizorów, internautów. Modlimy się za naszych chorych. Prosimy o zdrowie małej Małgosi, za wszystkich chorych i cierpiących, przebywających w domach, szpitalach i hospicjach. Polecamy naszych zmarłych. Wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi. Modlimy się za kongregację odpowiedzialnych, ruchu Światło Życie, za arcybractwo świętego Józefa Szczęsowowy, za młodzież bierzmowaną ze Świdnicy. Polecamy oazę z Ukrainy, z Kijowa i Kamieńca Podolskiego. Polecamy Ci, Maryjo, pielgrzymkę z Jerzewa i Lipnek, diecezji pelpińskiej, a także organizatorów, chórzystów, przyjaciół koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha z Rzeszowa, z panem Janem Budziaszkiem. Polecamy siostry Józefinki, które podejmują dzisiaj nocne czuwanie modlitewne. Modlimy się o powołania do zgromadzenia. Prosimy się, Mario, o kanonizację księdza. Jeśli chodzi o liczby, o liczenie, troszeczkę zanikło, ale jeszcze nie jest najgorzej. Przez lata żartowaliśmy z Leszka Skandera, dobrze ci znanego naszego starszego kolegi, świetnego przez lata dziennikarza, że zna wszystkie wyniki świata. No Janusz, trzeba powiedzieć, ty chyba znasz więcej tych wyników. No nie, ja już teraz to nie chcę w ogóle mówić, że znam te wyniki. W tej chwili najważniejsze dla mnie to jest znalezienie, no bardzo szybkie, czasami w ciągu kilku, kilkunastu sekund, żeby te wyniki znaleźć, bo pomyłka, tak jak powiedziałeś, wiele osób uważa, że ja znam wszystko, to nie przystoi po prostu. Dlatego raczej trzeba wiedzieć, gdzie ich znaleźć, niż mówić, że się wszystko zna. No, ty rozpowiedziałeś jak rasowy inżynier. No tak, gdzieś to we mnie tkwi cały czas. Rozpoczynałeś w 1956 roku. Wtedy rodziła się ta wielka pasja do lekkiej atletyki. Polska była potęgą, potrafiła rywalizować ze Związkiem Radzieckim, ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętasz też oczywiście cudowne lata 60., 70., potem był kryzys. Znowu Polacy wracają na szczyty. Skąd to się wzięło? No przecież możemy narzekać, tych boisk nie ma tak dużo. Tych programów lekkoatletycznych przez lata nie było. Już nie będę mówił o jakimś czwórboju, który pamiętamy z lat naszej młodości. No coś się odrodziło. No coś się odrodziło, chociaż trzeba przyznać, że ta baza zawodników jest bardzo uboga. Wystarczy spojrzeć na przykład na skok w dal, niezwykle naturalną konkurencję.
I w tej chwili 30 zawodnik ma gorszy wynik na koniec sezonu niż kilkadziesiąt lat temu setny zawodnik w Polsce. W związku z tym ta baza nie jest najlepsza, jeśli chodzi o zawodników. Baza sprzętowa jest coraz lepsza, dlatego że tak jak ja mówię, pieniędzy w przyrodzie nie brakuje i coraz więcej stadionów powstaje. Polski Związek Lekkiej Atletyki ma z tym dużo i problemów, ale i dużo radości. Miałem przyjemność być w poprzedniej kadencji przewodniczącym Komisji Obiektów i Urządzeń i naprawdę wiele stadionów powstaje, ale powstają też te mniejsze stadiony i Orliki 200-metrowe, 250-metrowe, 300-metrowe, także z tym się zdecydowanie poprawia. Na pewno masz swoje przemyślenia na temat słabości niektórych dyscyplin. Mówiłeś teraz o skoku w dal, że nie ma tego zaplecza, ale no, rodzi się pytanie, dlaczego nie mamy zawodnika, który mógłby biegać w granicach 10 sekund na 100 metrów? No, przypomnijmy, że Marian Woronin w Kolonii kiedyś potrafił w jednym biegu pokonać Bena Johnsona i Karla Lewisa. Jeżeli popatrzymy na wyniki Bogusława Mamińskiego czy Bronisława Malinowskiego, to też się zastanawiamy, dlaczego nikt się nie zbliża, albo tak rzadko zbliżają się do tych rezultatów polscy biegacze. No jest kryzys i w tych biegach dłuższych, w sprintach i to od lat. No teraz mamy problem z kobiecą tyczką. No tak, oczywiście poruszyłeś kilka konkurencji, każda ma swoją inną historię, no chociażby to 100 metrów, no to trzeba by się zastanowić, ilu białych zawodników bez jakiejś domieszki afrykańskiej biega poniżej 10 sekund. No i okazuje się, że tych ludzi jest niezwykle mało, prawda? Mimo że upływ czasu jest we wszystkich krajach. Natomiast biegi długie no, cierpią na to, że są świetnie opłacane biegi maratońskie, więc bardzo szybko zawodnicy uciekają, żeby sobie troszeczkę dorobić, no bo stypendia są raczej znikome. No i to tak wszystko jest. Jeśli chodzi o skoki o tyczce, to my bardzo często mamy na początku jakiejś konkurencji dyscypliny, jesteśmy w czołówce. Tak było między innymi skoku o tyczce, gdzie rzeczywiście Monika Pyrek, Ania Rogowska zaskakiwały świat. Tak często pojawia się jakiś nowy ekstremalny sport, tam są Polacy, no a później inni też do tego dochodzą. Myślę, że ze skokiem o tyczce też za 3-4 lata będziemy zadowoleni z kolejnych zawodniczek. Jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o rzuty, no oczywiście pchnięcie kulą za sprawą Tomasza Majewskiego, który długo czekał na taką przynależność do światowej czołówki. Walencja, pierwszy medal przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie, potem ta cudowna seria, rzut młotem. No ale to nie tylko te konkurencje, bo możemy cieszyć się z coraz lepszych wyników na 800 metrów. Mamy dobrych tyczkarzy, to niby tradycja, która była. No coś się ruszyło, mimo tego nie najlepszego zaplecza, jeśli chodzi o młode kadry. Jesteśmy w tej czołówce i teraz jakby poszerzając, Janusz, temat, myślę, że wynik z Igrzysk Olimpijskich w Rio, no to była taka nieprzyjemna niespodzianka, bo chyba ta lekka atletyka jest na ciut wyższym poziomie w Polsce. No tak, tym bardziej, że w niektórych naszych występach na ostatnich Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy zwykle się mówi, że się wykorzystuje 50% szans czy 30%, a my byliśmy w granicach niemal na 100% szans wykorzystanych i dlatego w Rio też liczyliśmy, że powinno być lepiej. Oczywiście wystarczyłby jeden złoty medal, który był dość blisko, żeby już nie wspominać czyj, i już sytuacja byłaby trochę inna, w różnych klasyfikacjach bylibyśmy notowani wyżej. Ale jeżeli popatrzymy na miejsca finałowe, bo ja tak często przez pryzmat miejsc w pierwszej ósemce, przez rekordy życiowe patrzę, no to też nie był to zły występ, no aczkolwiek oczekiwania uzasadnione były znacznie większe. Nie smuci cię sprawa dopingu, która pojawia się ciągle, nierozwiązane kwestie, bo oczywiście kozłem ofiarnym jest reprezentacja Rosji, jest dużo podejrzeń co do innych krajów. Ten doping, bo przecież lekka atletyka to można wyśrubować rekord. Też są coraz większe pieniądze w lekkiej atletyce, są dobrze płatne meetingi, są zaproszenia, są premie za rekordy świata. Przecież w czasie chociażby Mistrzostw Świata, no pieniądze na pewno powodują to, co się dzieje w Królowej Sportu. Tak, dlatego bardzo mnie ucieszyło, że pojawiło się coś takiego jak paszport biologiczny, czyli metoda, no, powiedzmy sobie, probabilistyczna, prawdopodobieństwa, że taki stan zawodnika przebadanego wielokrotnie jest niemożliwy. Jak na razie, mimo że wielu zawodników twierdziło, że będzie się odwoływać do sądu sportowego w Lozannie, to jeszcze nikomu nie udało się podważyć tej metody i powiedzieć, że to jest nie tak, ja niczego nie brałem. Więc w tym jest spora nadzieja. Oczywiście nie jest to najlepsze wrażenie, że za 2005 rok, za Helsinki,
po prawie 12 latach Szymon Ziółkowski otrzymuje medal, ale myślę, że te terminy będą się skracać. Jeżeli już będziemy się zbliżać coraz bardziej do roku bieżącego i nie będzie już za kilkanaście lat aż takich sytuacji tak niepoważnie wyglądających. Wydaje się, że ta walka z dopingiem w tej sytuacji ma coraz większy sens. Polscy sportowcy przed laty wyśrubowali niektóre rekordy Polski. To były też rekordy świata. Chociażby wynik pani Reny Szewińskiej 49-28 z 1976 roku, to na 400 metrów w Rio de Janeiro ten wynik dałby złoty medal. Rezultat Grażyny Rapsztyn z 80 roku na 100 metrów przez płotki 12-36 to ciągle 10 wynik świata. No, są to niezwykłe osiągnięcia, budzi to podziw ciągle. Tak, miałem przyjemność dzisiaj rozmawiać z panią Grażyną Rapsztyn na temat jej biegu w Göteborgu na halowych mistrzostwach Europy w 1975 roku. I ona się ucieszyła, że wreszcie ten jej rekord zostanie niedługo pobity, tak oceniła. Była w Toruniu, wyglądała bieg krakowianki Siciarz na 60 metrów przez płotki. No rzeczywiście to są wspaniałe wyniki. Podkreślałem tylko, jak wybitnych sportowców mieliśmy w przeszłości, no ale co pewien czas pojawiają się podobni, tylko czasami trzeba czekać 30 albo 50 lat na następcę. Przypomniałeś Grażynę Rapsztyn. No, był problem z jednym jej chyba medalem. O tym też może powiesz? No tak, zadzwoniłem do pani Grażyny, ponieważ na stronie Europejskiej Federacji ukazała się piękna książka, gdzie wszystkie wyniki dotychczasowych halowych mistrzostw Europy są wymienione, są podsumowania, indeks jest i wciąż pani Grażynie nie jest przyznany złoty medal z Göteborga, tylko srebrny. Tam dwie zawodniczki, Niemka i Polka, stały na najwyższym stopniu podium, dekorowane zresztą przez króla Szwecji, ale widocznie w komputerach to źle wygląda ex aequo, a teraz mamy komputerowo tworzone książki, więc uzgodniłem z panią Grażyną, że założę jeszcze raz ten medal na szyję, prześlę mi zdjęcie, a ja autorom książki prześlę ten medal z podkreśleniem, że to jest zdobywczyni również złotego medalu i w ten sposób poprawimy z powrotem historię. Zbliżają się halowe mistrzostwa Europy, które odbędą się w Belgradzie. Liczysz szczególnie na jakieś medale, bo medale będą na pewno, tylko ciekaw jestem, jak mocna będzie polska reprezentacja. Nie wystąpi Joanna Jóźwik, mielibyśmy chyba pewny złoty medal na 800 metrów, ale i tak mamy wyjątkowo mocną reprezentację. Tak, w tej chwili są ogłaszane składy reprezentacji, poszczególnych reprezentacji europejskich. Myślę, że w ciągu najbliższych 2-3 dni to już będziemy wiedzieć bardzo dużo o tym, kto startuje, a kto nie, bo Joanna Jóźwik nie jest jedyną osobą, która z czołówki światowej zrezygnowała ze startu. Ważniejsze są Mistrzostwa Świata w Londynie. No a część, zwłaszcza sprinterów czy biegaczy na biegach średnich, ma jeszcze po drodze sztafety na Bahamach i, no, i trzeba dobrze zaplanować ten kalendarz startów, no bo to nie wszystko się udało w ostatnich latach, te dodatkowe imprezy Mistrzostwa Europy również, które pojawiły się w roku olimpijskim, powodują, że tych szczytów formy jest coraz więcej, natomiast trudno jest prognozować liczbę medali w halowych mistrzostwach Europy, bo czasami te medale są stosunkowo tanie, można powiedzieć, troszeczkę łatwiejszym kosztem zdobywane, ze względu na to, że paru wielkich mistrzów jednak nie przyjedzie. Na kogo jeszcze liczysz? No na pewno nie będzie niespodzianką, gdyby się powiedział, że na Piotra Liska. Robi wrażenie w tym sezonie 6 metrów. Nikt chyba by nie przypuszczał przed tym sezonem, że Polak może tak wysoko skoczyć. No tak, tym bardziej, że zmienił trenera na znanego wcześniej już Sławka Kalinczenkę. Obecnie jest to jego zaledwie o 2 lata starszy kolega Marcin Szczepański. A sam Piotrek jest najcięższym tyczkarzem świata, waży 94 kg i mówi, że tu są jeszcze duże rezerwy, ale na razie z nich nie korzysta. Sprawia wrażenie już troszeczkę zmęczonego, ma sporo startu, więc ważne, żeby odpoczął. Nie będzie Renaud Lavillenie, no i będzie miał spore szanse, ale to jest skok o tyczce, nie ma pewności, że to jest gwarantowany złoty medal. Zobaczymy, jak to będzie. No, jeszcze po pierwszym starcie czy po drugim Ewy Swobody wydawało się, że ten sezon halowy to będzie raczej no, nie taki, w którym ona by nie mogła uzyskać jakiś znakomity wynik. Mówiło się nawet o opóźnieniu 4-6-tygodniowym, jeśli chodzi o treningi. No ale ostatnio pani Iwona Krupa, trenerka Ewy, już promieniała, że ten
trening został już nadrobiony, wszystko jest na dobrej drodze. To byłoby też ładne takie podsumowanie krótkiej kariery. Ósma w Pradze przed 2 laty, a teraz jakby stanęła na podium, też bym się z tego cieszył. Z kolowych mistrzostw Europy nie zrezygnował Adam Kszczot. On chce pobiec i w Belgradzie, i potem na stadionie olimpijskim w Londynie. Na pewno gdzieś tam z tyłu w głowie ma to, co wydarzyło się w Rio de Janeiro. W pierwszym biegu zaprezentował się bardzo dobrze, był swobodny, świeży. Marzył o medalu olimpijskim, no i to marzenie ciągle jeszcze nie zostało spełnione. Tak, Adam Kszczot jest niezwykle ciekawym biegaczem, ale i osobowością. Tutaj przypomnę, Państwo nie wiedzą, że Adam Kszczot udzielał wielu wywiadów w Amsterdamie i po zakończeniu Mistrzostw Europy miałem przyjemność rozmawiania z Jonathanem Edwardsem, podziękowania mu za pracę świetną. Natomiast pytałem, co sądzi o polskich zawodnikach, więc po pierwsze bardzo żałował, że nie przeprowadził do końca wywiadu z piękną polską zawodniczką. Miał na myśli Joannę Jóźwik. Natomiast na pytanie o Adama Kszczota spoważniał i powiedział: przede wszystkim Adam Kszczot to jest gentleman. Miał to na myśli jego postawę i na bieżni, i poza bieżnią, to jego chęć dzielenia się wrażeniami. Natomiast mnie imponuje Adam Kszczot, w jaki sposób on trenuje w południowej Afryce. Byliśmy wspólnie, ja sędziowałem w Moskwie, a on przyjechał po 36-godzinnej podróży przez Londyn do Moskwy. I gdyby Jurij Borzakowski nie wycofał wtedy, nie zażądał wycofania Zająca na 600 metrów, to wtedy w pierwszym starcie w hali Adam Kszczot by poprawił rekord świata, a tak to musiał cały bieg prowadzić sam. Także ta jego forma w hali jest bardzo wysoka na początku sezonu, tylko jest pytanie, czy tych sił starczy jeszcze w hali, ale myślę, że tym razem wyciągnął wnioski i będzie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o sezon halowy, o sezon letni, rozmawiałem z nim na temat biegu w Rio, no i sam się przyznał, że próbował innej taktyki. Próbował wyjść przed Rudisze w półfinale, bo zdaniem Adama Rudisza, jeżeli nie prowadzi biegu, jeżeli jest na dalszej pozycji, traci wiele ze swych wspaniałych możliwości. No i próba tej taktyki w Rio się nie powiodła. Rio na pewno dobrze wspomina Marcin Lewandowski. To niezwykle ambitny zawodnik. Preferuje inny styl biegania. Dosyć taki mocny, siłowy, ale też robi postępy i jedno jest niezmienne, ma wielką pasję ciągle do biegania. No tak, przyznam szczerze, że już nie liczyłem, że Marcin tak bardzo się odrodzi, że będzie dysponować tak dużą szybkością na ostatnich metrach. Ten sezon dla niego poprzedni był rzeczywiście znakomity. No i ma taką pewną niechęć do biegania 1500 metrów. Powiedział, że raczej poświęci się temu dystansowi dopiero za 2-3 lata. No ale ciekawe, że teraz jednak spróbuje znów. Na razie w hali, zobaczymy, czy w sezonie letnim również. Także ma spore szanse na medal w hali na 1500. W Belgradzie kto może sprawić się niespodziankę? Kto jest takim twoim czarnym koniem, jak to popularnie mówi się? Zobaczymy, na co stać kulomiotów. Konrad Bukowiecki już wygrał z najlepszymi. Natomiast był bardzo niezadowolony z tamtego sezonu, mimo że miał zaledwie 18 lat, kiedy zajął 4. miejsce i w Portland na halowych mistrzostwach świata i w Amsterdamie. Uznał to za swą wielką porażkę. No a z drugiej strony olbrzymi... I także Rio, i także myślę, że halowe mistrzostwa Europy w Pradze to jeszcze płacił Frycowe za ten brak doświadczenia. No tak, ale to było 2 lata temu, więc uważał, że skoro startował w Pradze i tam nie udało się, to rok później już jest tak dojrzałym zawodnikiem, że będzie stawał na podium, a to były tylko, zdaniem jego, 4. miejsce, które każdy zawodnik, każdy junior by przyjął oczywiście bardzo chętnie. No i zobaczymy, jak będzie się spisywać Haratyk, który też na razie tak trochę w kratkę, na treningach było dobrze, na mniejszych zawodach było dobrze. W Amsterdamie srebrny medal, w tym sezonie inne podejście do startów. Poprawia się, też mam nadzieję, że obydwaj się ustabilizują na 21 metrach, co jak na razie w Europie byłoby znakomitym wynikiem. Odrodził się Sylwester Bednarek, ten nieoczekiwany brązowy medalista Mistrzostw Świata z 2009 roku. Wówczas miał 20 lat, a w tym sezonie 2 metry 33 centymetry i przewodzi światowym listom. No tak, zmienił trenera, chociaż bardzo dobrze wspominał współpracę z poprzednim, no ale czasami zawodnik potrzebuje nowych bodźców. Może jego nowy trener był reprezentantem Polski na Mistrzostwa Europy Juniorów w 5 kulą, no ale skoro dał sobie radę znakomicie z małżonką Kamilą Lićwinko,
To był powód, dla którego Sylwester dołączył. No i widać tę nową pasję, jakby sam uważa, że coś nowego zaczyna się dziać. Janusz, przed nami halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Będziemy w tym sezonie cieszyć się powrotem lekkiej atletyki na Stadion Olimpijski w Londynie. No, sporo się zmienia. Niezmienne jest to, że największą gwiazdą ciągle jest Usain Bolt. A kto ci z innych sportowców bardzo imponuje? Kto jest dla ciebie taką cichą gwiazdą, może nie tak bardzo medialną, światowej lekkiej atletyki? No, z tych medialnych mimo wszystko to Renaud Lavillenie, chociaż obecnie jest kontuzjowany, ale byłem na zawodach w Talons swego czasu, gdzie on startował w dziesięcioboju. Jak porównałem to, co on robi w dziesięcioboju, jaki on jest w ogóle konstrukcji, drobny facet, słaby, w pięciu kulą 9 metrów nie mógł pokonać, i porównałem go z naszymi wielkimi mistrzami, czy z Liskiem, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. No i z kolei to jest szansa, że nie każdy musi być niezwykle silny, żeby w danej konkurencji być dobry. Czasami technika też bierze górę. Na pewno imponuje też wszechstronność Ashtona Eatona, bardzo sympatycznego również poza stadionem zawodnika. No, takim objawieniem to jednak Jamaica Thompson. Ciekawe, czy utrzyma tę wielką formę, bo i w Kali przecież w tym roku też świetnie się zaprezentowała, choćby ostatnio w Birmingham. Tak, ona rzeczywiście robi bardzo dobre wrażenie. Zobaczymy, do jakich wyników dojdzie. Natomiast miałeś rację, jeśli chodzi o Ashtona Eatona, znam bardzo dobrze i jego trenera, menadżera. Byłem przy jego jednym z rekordów świata w Tallinie, później w Portland sędziowałem wszystkie cztery konkurencje techniczne, w których on wygrywał. Takich osobowości nam brakuje, niezwykle skromnych, ale otaczających się niejako, wytwarzających niemal pewną aurę. Podobną osobą kiedyś była Tia Hellebaut. To też osoba, która zjednywała sobie wszystkich, a jej konkurentki, no niektóre wręcz przeciwnie. A naszym gościem był Janusz Rozum, jak Państwo słyszeli, człowiek, który kocha lekką atletykę. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Informacje dnia w skrócie. Jest 21.30, Ewa Wasążnik, zapraszam. Polscy skoczkowie narciarscy nie zdobyli medali podczas pierwszego konkursu Mistrzostw Świata rozgrywanych w Finlandii. Na normalnej skoczni w Lahti blisko podium był Kamil Stoch, który zajął czwarte miejsce. Do trzeciego zabrakło mu zaledwie 1,1 punktu. Nie jestem zawiedziony, bo dałem z siebie tyle, ile mogłem, mówił po konkursie lider klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata. Uważam, że to miejsce było po prostu na miarę mojego dzisiaj skakania. Nie skakałem najlepiej, ale skakałem dobrze, także czwarte miejsce jest dobre, tak jak moje skoki. Ja też mogłem skoczyć drugi skok trochę bardziej czysty, lepszy i też uważam, byłbym teraz w innym humorze. Natomiast nie czuję się też zawiedziony jakoś bardzo. Uważam, że zrobiłem dobrą pracę, aczkolwiek stać mnie na coś więcej. W zupełnie innym nastroju był Maciej Kot, który zajął dziś piąte miejsce. Tak naprawdę zostaliśmy z niczym, stwierdził Zakopiańczyk. Gdyby to były zawody Pucharu Świata, chodzilibyśmy tutaj bardzo szczęśliwi. Ale to są mistrzostwa świata i tu liczą się tylko pierwsze trzy miejsca. Taka jest prawda, bo o czwartym, piątym, szóstym i tak dalej nikt nie pamięta i to miejsce się w ogóle nie liczy. Wraca się bez medalu, także no to jest jednak troszkę inna ocena konkursu. Ósme miejsce w sobotnim konkursie zajął Dawid Kubacki, Piotr Żyła był 19. Mistrzem świata na normalnej skoczni został Austriak Stefan Kraft. Około 60 tysięcy osób w Polsce i za granicą weźmie udział jutro w piątym biegu pamięci żołnierzy wyklętych, tropem wilczym. Bieg ma przypominać historię powojennego podziemia antykomunistycznego. Jednym z miast, gdzie po raz drugi odbędzie się to wydarzenie, jest Leżajsk na Podkarpaciu. Do biegu tropem wilczym zgłosiło się tam ponad 600 osób, powiedział Polskiemu Radiu Rzeszów koordynator biegu Kamil Szczepaniak z Muzeum Ziemi Leżajskiej. Trasa jest rodzinna, można ją przebiec. W ubiegłym roku mieliśmy najmłodszego uczestnika, który miał bodajże chyba 8 miesięcy. Był wwieziony na wózku dziecięcym, pani przeszła z nim całą trasę. Nie śpieszymy się, policja jedzie za ostatnim zawodnikiem. Czy będzie to pół godziny, czy 45 minut, to jest niecałe 2 kilometry. Piąty bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym odbędzie się jutro w ponad 200 miastach w Polsce i poza granicami kraju. Podczas walk w Mosulu zginęła reporterka kurdyjskiej telewizji relacjonująca przebieg starć. W mieście ścierają się irackie siły rządowe z dżihadystami z tzw. Państwa Islamskiego.
30-letnia reporterka Shifa Gardi zginęła od wybuchu bomby znajdującej się przy drodze. Towarzyszący jej operator kamery został ranny i został przewieziony do szpitala. W ostatnich miesiącach irackiemu wojsku wspomaganemu przez Stany Zjednoczone i szyickie bojówki udało się przepędzić dżihadystów ze wschodniej części Mosulu. Teraz atakowana jest ważniejsza strategicznie zachodnia część miasta. Utrata Mosulu, ostatniego dużego ośrodka w Iraku, kontrolowanego przez Państwo Islamskie, będzie dużym ciosem dla tego ugrupowania. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 21.34 w Polskim Radiu 24. Czas na reportaż. W swoim życiu zajmował się wieloma rzeczami. Wydawał gazety, był animatorem w domach kultury, zakładał spółdzielnie mieszkaniowe. Potrafił się świetnie odnaleźć w rzeczywistości PRL-u. Większość pomysłów kończyła się sukcesem, a każdy sukces był okazją do picia. W ten sposób pan Marek spadł na samo dno. Kiedy musiał spędzić noc na dworcu, postanowił zerwać z nałogiem. Od paru lat nie pije. Nie udało mu się jednak wyjść z bezdomności. Mieszka w ośrodku prowadzonym przez Fundację Księżnej Tarkowskiej. Jednak nie poddaje się. Wymyślił nowy kierunek studiów. Mentor seniora, wychodzący naprzeciw problemowi starzejącego się społeczeństwa. Jeździł do Warszawy, ostatnie pieniądze wydawał na konferencję, żeby móc o swoim pomyśle powiedzieć decydentom. Wysyłał listy, dzwonił, wpraszał się do mediów. I wreszcie się udało. Nowy kierunek rusza na jednej z warszawskich uczelni. Czy ten sukces pomoże mu wyjść z bezdomności? Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki Mentor. Dzień dobry, panie Marku. Jesteśmy w skromnym przykładzie dzisiaj. Marek ma chyba fajną w sumie okazuje się cechę, że on jest tak namolny, że on wręcz wymusza spotkanie. A co to panu szkodzi 5 minut? A to ja jutro jestem w Warszawie, to może byśmy. A ja panu tylko zostawię dokumenty. I udaje mu się. Nawet bardzo sceptyczne osoby potrafi przekonać do danego projektu. No dla pana to jest podróż. Rzeczywiście, od samego rana, o której pan wstał dzisiaj? O 5. Na 7:30 kolega mnie podwiózł do Ryk samochodem, busem do Warszawy. Zapraszam. Redaktor będzie nagrywał, co my tutaj kombinujemy dokładnie, żeby w razie czego był dowód. Jeśli są jeszcze Jolu, tak? Korekty? Z panem, tak? Czyli Jola z panem Markiem dokończą jakby te drobne korekty programu. Informacja o studiach będzie się... Za 10-15 lat około 40% społeczeństwa to są osoby plus 60. Którzy będą pozbawieni opieki, coś będzie trzeba z nimi zrobić. Pomoc społeczna się tym nie zajmie. Więc wymyśliłem tego mentora, który będzie osobą, która będzie do tych ludzi docierała i będzie doradzała. Ludzie starsi nie radzą sobie z cywilizacją. Ale się im oferuje rozwiązania, oferuje się im konta bankowe. Są rąbani przez firmy pożyczkowe, przez handlarzy. I leci przestępczość internetowa. Innowacyjność mamy społeczną, ale wśród przestępców. Mentor będzie przygotowany również w tych sprawach. A ponieważ ja nie lubię już w tym wieku robić badziewia, więc wymyśliłem tego mentora jako zawód. Znalazłem 4 partnerów do współpracy. Studia 170 godzin zajęć, bądź potem kursy zawodowe. Mało ostatniego posiedzenia Senatu pozytywnie zaopiniowaliśmy te studia do realizacji w Wydziale Warszawskim i rekrutacja na te studia ruszy 1 stycznia tego roku. Dobrze, dziękuję bardzo za spotkanie i do zobaczenia. Ja dziękuję za to, że to się zaczyna kręcić. Państwo jeszcze dali nadzieję, że to może mieć jakiś sens. Jestem głęboko przekonana, że to ma sens. Nie znam na tyle pana Marka i jakie miał doświadczenia życiowe, natomiast z wypowiedzi i sposobie jego pracy wydaje mi się, że to jest osoba niezwykle aktywna. Jego maile, jego zaangażowanie powodują, że po prostu byłoby nam wstyd, nawet gdybyśmy nie podjęli tych działań i też szybko na nie nie reagowali, więc myślę, że on jest taką bardzo pozytywną energią. I jesteśmy otwarci i gotowi na każde jego pomysły, bo to jest niezwykle cenne, że komuś się chce przyjechać, chce tym porozmawiać i zrobić coś dla innych. Dobra.
Kawa, herbata. Może herbatę. Poproszę. Tam jest moje ostatnie dzieło. Dziennikarstwo. Przekonałem biznes, to był chyba wtedy właścicielem Sołowo, żeby w Otwocku była gazeta. Gazetęśmy składali na początku u kolegi w domu. Kolegia redakcyjne pierwsze odbywały się w parku w Otwocku. To była próba ratowania życia Warszawy. Życie Otwocka, życie Garwolina, jakieś tam jeszcze. To młodzi ludzie robili, których namówiłem, paru ludziom pomogłem. Niektórym jeszcze do dnia dzisiejszego. Koleżanka, którą ściągnę do zbierania reklam, w tej chwili zawodowo zajmuje się reklamą, prowadzi biuro w Warszawie. Kolega zaczynał u mnie od reklam, bardzo zdolny grafik i tak dalej. Pomogłem mu, poszedł na swoje, założył fundację. W tej chwili rysuje bardzo fajne komiksy. Dostaje dotacje z Ministerstwa Pracy w ramach konkursu ASES. Poradziłem sobie. No a ja się w międzyczasie zestarzałem.